Czy masz świadomość? Prezydent Hanna Zdanowska sprzedawała deweloperowi budynek szkoły razem z boiskiem, drzewami i ładem przestrzennym. Inwestor planuje szkołę wyburzyć, boisko zaorać, a drzewa wyciąć. W zamian chce uszczęśliwić mieszkańców osiedla Doły Marysińska w Łodzi 11-piętrowymi blokami, hałasem i smogiem samochodowym. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment tekstu o proteście harcerska, który publikowaliśmy kilka miesięcy temu. Dzisiaj gościmy osoby, w podcaście gościmy osoby, które są zaangażowane w ten protest harcerska. Gościmy panią Agnieszkę Michalak, jedną z mieszkanek osiedla Doły Marysińska. Dzień dobry pani Agnieszko. Dobry wieczór wszystkim. I gościmy również pana Bartłomieja Dybę-Bojarskiego, radcę prawnego od 2014 roku, również radnego miasta Łodzi. Dzień dobry panie Bartłomieju. Dzień dobry, witam państwa. Zacząłem właśnie tym fragmentem, ponieważ dzisiejszą rozmowę chcę poświęcić właśnie temu protestowi harcerska 8 przez 10, nie dla zabudowy deweloperskiej terenu szkoły. Taki, przynajmniej tak nazywa się grupa mieszkańców, która ma swoje miejsce na Facebooku, ma grupę facebookową. Pierwsze pytanie do Państwa, może zacznijmy od pani Agnieszki. Proszę powiedzieć, co panią najmocniej zbulwersowało w tej sprawie? Najbardziej bulwersująca jest ta sytuacja, że Urząd Miasta zdecydował się na sprzedaż budynku szkoły, który na osiedlu od samego początku istniał. I był to bardzo dobrze zbudowany budynek, bardzo starannie, ze świetnych materiałów, z rozmachem można powiedzieć, jakim już teraz szkół się nie buduje z powodu wiecznych oszczędności, a oprócz tego otoczony dużą działką, dużym kawałem ziemi, na którym mieściły się i plac, i dwa boiska, i ogródek, który kiedyś dzieci uprawiały. Teraz już nie ma takich szkół, teraz każdy metr jest oszczędzany i każda cegła jest oszczędzana. To była naprawdę piękna, znakomicie zbudowana szkoła i ona mogła służyć jeszcze 100 lat społeczeństwu. Tymczasem zdecydowano, że mimo, że to jest własność gminna, mimo, że to jest budynek, który miał służyć wszystkim, zostało sprzedane w prywatne ręce za bezcen. Dobrze, to zaraz o tym powiemy więcej. Natomiast to samo pytanie do pana radnego, panie Bartłomieju. A co pana zbulwersowało w tej sprawie najmocniej? Zbulwersowało mnie, znaczy oczywiście to jest podobnie odpowiem. To chodzi o to, że to sprzedano budynek szkoły. A jest to osiedle, które cierpi na deficyt budynków oświatowych. Odległość pomiędzy budynkami położonymi w obszarze tej możliwej szkoły, która nie powstała i nie powstanie, bo został wyburzony, budynkami wielomieszkaniowymi w zabudowie takiej zwartej, osiedlowej powiedzmy, do najbliższej szkoły to jest prawie kilometr. I ta szkoła, do której te dzieci chodzą, jest szkołą przepełnioną. Dzieciaki, które mogłyby mieć bliżej do szkoły, czy tej, czy tamtej, do której w tej chwili chodzą, muszą chodzić dalej, bo tak muszą być zrobione obwody szkolne, żeby przesunąć jakby kolejne osiedla w kierunku posiadanych budynków. To jest w tym wszystkim najgorsze, że mamy w Łodzi kryzys demograficzny, mamy za mało dzieci, a zamiast szczególną staranność przyłożyć do dbania o to dobro, które mamy, o tą mniejszą ilość dzieci i porządnie je wykształcić w publicznej szkole, bo podkreślam, w publicznej szkole, to my tę szkołę zamykamy i przeznaczamy na deweloperkę.
No dobrze, to cofnijmy się do początku. Pani Agnieszko, dlaczego państwo protestujecie? Jak w ogóle zaczął się ten protest? Protest zaczął się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku, w momencie, kiedy rozeszła się wiadomość o takiej właśnie decyzji Urzędu Miasta, żeby sprzedać szkołę deweloperowi. Dodatkowo bulwersująca dla mieszkańców była informacja, że deweloper wystąpił o zbudowanie na terenie szkoły po wyburzeniu jej 8 bloków, przy czym jeden z nich miał być 11-piętrowy, jeden 8-piętrowy, 2 bodajże 7-piętrowe i pozostałe niższe. To było całkowite zaskoczenie dla mieszkańców i w ciągu kilku dni zorganizowali protest, mimo że to był środek wakacji, sam środek wakacji, sporo osób było nieobecnych, ale w ciągu kilku dni dosłownie 500 osób podpisało protest, który został złożony w Urzędzie Miasta Łodzi. Protest adresowany do pani prezydent Zdanowskiej. Tak się to zaczęło. A skąd państwo się dowiedzieliście o tym, że takie są plany? Ja się dowiedziałam z internetu, bo byłam też na wakacjach. Dowiedziałam się z internetu i między innymi właśnie z państwa strony, z Instytutu Spraw Obywatelskich. A pani radny, pan dowiedział się skąd? Do mnie zadzwonił ktoś z mieszkańców. Ja nie powiem, nie pamiętam w tej chwili, kto, ale do mnie zadzwonił ktoś z mieszkańców. Mój numer jest dostępny na stronie Urzędu Miasta, jestem radnym z tego okręgu i już jakby w momencie, kiedy ta szkoła była zamykana, no to byłem tam trochę aktywny, bo też moje dziecko chodzi do tej szkoły, która jest przeciążona w ten sposób właśnie, że tej nie ma. Więc ktoś zadzwonił i poinformował, że szkoła na Harcerskiej będzie wyburzona i że ma tam powstać duża inwestycja deweloperska. Czyli wychodzi na to, że po prostu gdzieś przypadkiem z drugiej ręki państwo się dowiadujecie. A pani Agnieszka, czyli 500 osób podpisało protest i co się działo dalej? Ten protest został całkowicie zignorowany. Nie było na niego żadnej odpowiedzi w żadnej formie. Więc zaczęliśmy przygotowywać kolejny protest, kolejne pisma. To był ruch społeczny, ruch mieszkańców, wyłoniło się z niego grono aktywistów, natomiast bardzo duże poparcie było tego protestu. W sumie podpisało go ponad 1000 osób mieszkających tutaj w najbliższej okolicy. Drugi protest właśnie około 1000 i trzeci protest, bo też trzeci protest był konieczny przeciwko przebudowie ulicy Harcerskiej, kolejne kilkaset osób. Także no, jeśli pyta pan o pierwszy protest, ten napisany natychmiast, zorganizowany natychmiast po tym, jak ta informacja się rozeszła, to nie było na niego żadnego odzewu. Po drugim proteście, po kilkakrotnym monitorowaniu, udało się doprowadzić do spotkania urzędników z mieszkańcami. No właśnie, i co się działo na tym spotkaniu? Panie radny, pana oczami, co się tam działo, bo pan też był obecny? Tak, byłem na tym spotkaniu obecny, no i może tutaj, znaczy dobrze to spotkanie się odbyło i trzeba powiedzieć, że władze Łodzi tym razem nie uciekały przed mieszkańcami i ja to jakoś doceniam. Przy pozostałych, przy wcześniejszych protestach dotychczas pani prezydent ani ówcześni wiceprezydenci nie mieli na tyle odwagi, żeby wyjść tam, gdzie jest problem. Wychodzili tam, gdzie oni mieli jakiś ciekawy temat do zaproponowania, a to, że czasami się potem te rozmowy zmieniały w sposób dla nich nie do końca kontrolowany i oczekiwany, to się tylko zdarzało. Tutaj przyszli w miejsce, gdzie jest problem, starali się może nie tyle go rozwiązać, bo on już był nierozwiązywalny w tym momencie tak naprawdę, ale jakoś tam ogarnąć. Natomiast... Ale przepraszam, ja się tylko wtrącę, bo ja rozumiem, że z tego, co mówi pani Agnieszka, no oni przyszli tylko dlatego, że wymusili na to tak. Mieszkańcy, tak? Oczywiście. Ale z mojego punktu widzenia to spotkanie pokazało, że nacisk ma sens właśnie w takich sytuacjach. Po pierwsze, przyszli, zmuszeni byli zająć jakiekolwiek stanowisko. Po drugie,
Ja jestem głęboko przekonany, że gdyby nie opór mieszkańców i gdyby nie ten protest, a także gdyby nie te spotkania, to te warunki, które deweloper w tym miejscu chciał, no może nie byłoby 11 pięter, bo tam rzeczywiście trudno jest coś złapać w tej analizie urbanistycznej, ale byłoby zdecydowanie gorzej niż jest. A tutaj dzięki protestowi mieszkańców i dzięki temu naciskowi na władzę wydaje się, że udało się przynajmniej tyle, żeby ograniczyć intensywność tej inwestycji w stosunku do tego, co proponowano. I to jest ogromny sukces mieszkańców. Bo jestem przekonany, że to by wyglądało inaczej, tak jak w wielu innych miejscach w Łodzi i tak jak daleko szukać, przecież to nie jest pierwsza sprawa, gdzie na dołach jest protest w związku z zabudową deweloperską absurdalną. Pan i ja braliśmy udział w takim proteście związanym ze sprzedażą dawnego boiska szkolnego zresztą, a obecnie już raczej bardziej parkingu przy takiej zamkniętej szkole w latach 90. tej na zapleczu Izby Pielęgniarek i Położnych, co jest niespełna kilometr dalej, prawda? Tam 3 lata temu próbowaliśmy tą sprzedaż zablokować, też nieskutecznie wówczas. Także to mi się wydaje najistotniejsze z tych spotkań, to jest to, że jakby nie udało się władzom miasta zamydlić tematu, a mieszkańcom za to udało się ograniczyć trochę szkodliwość tego projektu, choć podkreślam, to oczywiście nie załatwia sprawy, bo szkoły tak jak nie było, tak nie ma, tak jak brakuje miejsc szkolnych i przedszkolnych na tym terenie, tak będzie brakowało. Mhm. A pani Agnieszka, pani zdaniem to pierwsze spotkanie, czy drugie? Jak pani to ocenia? Z punktu widzenia mieszkańców to spotkanie chyba zaskoczyło urzędników, którzy zostali przysłani. Oni przywieźli ze sobą kilka slajdów, prezentacje, natomiast nie byli w stanie odpowiedzieć na prawie żadne pytania mieszkańców. Mieszkańcy byli naprawdę bardzo aktywni, zadawali pytania przez 2,5 godziny. Chyba nie byli urzędnicy przygotowani na to, że tak to będzie wyglądało. Zostali dosłownie zasypani pytaniami, na które nie umieli odpowiedzieć. Ja podkreślę jeszcze może, że mieszkańcy byli świetnie przygotowani do tego spotkania, bo to nie były pytania na zasadzie takiej, że no takie, na które się nie da odpowiedzieć, czy że stawiamy urzędników w sytuacji bez wyjścia. Nie, po prostu mieszkańcy pokazywali, na czym im zależy, nie dawali się sprowadzić gdzieś na bok jakimiś obietnicami, które no w części były tak naprawdę bez sensu i niepotrzebne dla mieszkańców w zdecydowanej większości, które miałyby zastąpić ten temat. Mhm. Pani pokazuje, jak ważna jest taka aktywność, już tak szerzej wychodząc poza tylko sam temat harcerski, jak ważna jest aktywność i to, żeby się przygotować do takiego spotkania. Mhm. A pani Agnieszko, jak pani odbiera jakby efekt tego spotkania pierwszego? Efekt był taki, że bardzo dobitnie, wydaje mi się, okazało się, jak bardzo urzędnicy, którzy podejmowali te decyzje albo przynajmniej firmują te decyzje, nie mieli pojęcia, co robią. Oni... Było to jasne, nigdy tu nie byli, nigdy nie widzieli tego miejsca, nie mieli pojęcia, co sprzedają. Prawdopodobnie to był kwadracik na planie Łodzi. Bardzo prawdopodobne, że deweloper również nie obejrzał dobrze tego miejsca, ponieważ przed nim kilku deweloperów zainteresowanych przetargiem wycofało się. Prawdopodobnie dlatego, że zdawali sobie sprawę z tego, jak bardzo trudne to jest miejsce do zrealizowania takiej inwestycji ze względu na trudny dojazd, ze względu na to, że ta szkoła specjalnie została przez urbanistów, którzy zaplanowali całe to osiedle jako całość, została umieszczona w samym środku przy wąziutkiej uliczce, która... Nawet jeżeli przejeżdżał tam jakiś samochód, pamiętajmy, że to były lata 60., kiedy samochodów tu naprawdę prawie nie było w tej okolicy, to on w żaden sposób nie zagrażał dzieciom. Bo i tak trzeba było jechać tutaj powolutku i tego ruchu prawie nie było.
Natomiast dla dewelopera, dla jego wielkich pojazdów budowlanych, to jest ogromne utrudnienie i nikt tego nie wziął pod uwagę ani w urzędzie, ani w zarządzie dróg, ani deweloper nie wziął tego pod uwagę. Natomiast ze względu na to, że ta uliczka jest taka wąziutka i zresztą bardzo stara i zniszczona, to my będziemy mieli tutaj straszliwy hałas i to ludzi ogromnie zbulwersowało. Tutaj jest bardzo dużo ludzi na tym osiedlu, którzy tu mieszkają od dziesięcioleci, którzy lubią to miejsce, lubią tu mieszkać. Bardzo wiele osób mieszka tutaj jako drugie i trzecie pokolenie, jako dzieci i wnuki tych osób, które wprowadziły się tutaj na samym początku. Ludzie mają bardzo emocjonalny stosunek do tego miejsca. Ono jest urbanistyczną perełką i po prostu odebraliśmy ten plan, ten projekt, żeby wyburzyć naszą szkołę i zbudować tu wieżowce jako barbarzyństwo i jako akt agresji, jako bezmyślność. A to właśnie, że ci ludzie nie mieli pojęcia, co robią, co nam fundują tą decyzją, to wyszło bardzo dobitnie na tym pierwszym spotkaniu. Oni nie umieli odpowiedzieć na nasze pytania, nawet na tak proste pytanie, ile kosztuje w mieście wybudowanie szkoły, jeśli się okaże, że bez tej szkoły dalej nie da się funkcjonować, ponieważ coraz więcej młodych małżeństw tutaj się wprowadza, ludzi, którzy będą mieli dzieci lub mają już małe dzieci. Prawdopodobnie tutaj wkrótce będzie bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o edukację. Zapytaliśmy, ile kosztuje zbudowanie nowej szkoły? Okazało się, że nie umieli nam odpowiedzieć na to pytanie. No wtedy był obecny, z tego co pamiętam, wiceprezydent Pustelnik, tak? Odpowiedzieli na to pytanie, powiedzieli, że 8-10 milionów, przynajmniej na tym drugim spotkaniu, a remont tej szkoły, tak żeby spełnić, bo tam był problem konstrukcyjny polegający na łączniku pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem szkolnym. To, że remont tego, i to myślę, że taka dosyć mocna była już ten remont byłby, to miał kosztować milion. To już tak uzupełniając, bo no nie trzeba specjalnie też ekspertyz, żeby wiedzieć, że wybudowanie nowej szkoły, a wyremontowanie takiej z lat 70., nawet jeśli są z nią jakieś problemy, to raczej wiadomo, co jest tańsze i to wielokrotnie tańsze. Problem był tylko z salą gimnastyczną i prawdopodobnie kwota około miliona byłaby wystarczająca. Pytanie to, bo tam jest taka wycena. Tak, natomiast wybudowanie nowej szkoły w mieście, już nie mówiąc o tym, że szkoły tych gabarytów i na takiej działce, bo to jest abstrakcja w tej chwili, kosztuje między 30 a 40 milionów. A za ile sprzedano ten kawałek i tą szkołę, ten kawałek ziemi, tą szkołę inwestorowi, miasto? Za około 8 milionów. Przy czym wartość samej ziemi jest dużo wyższa. To Pani Radny, takie pytanie, jaka Pana zdaniem była motywacja Pani Prezydy Hanny Zdanowskiej i Urzędu Miasta Łodzi, żeby sprzedać tą szkołę tutaj? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Nie, ja nie rozumiem tej motywacji, dlaczego tak uporczywie ją sprzedawano, bo to poszło na trzecim czy czwartym przetargu przy narastającym problemie z brakiem miejsc szkolnych na tym obszarze. Ja bym był w stanie zrozumieć sprzedaż szkoły jako zamkniętej już w momencie, kiedy tam naprawdę nie ma dzieciaków. Ale my mamy obok bardzo duże osiedle, które powstaje, gdzie wprowadzi się, myślę, że ponad 1000 osób w obszarze tych szkół. Przedajemy następne tereny już jako miasto, bo tam to powstaje na terenach, które nie należały do miasta przed wpadnięciem w ręce dewelopera. Mamy na tym terenie kolejne działki, które sprzedajemy deweloperom pod zabudowę mieszkaniową, a jednocześnie mamy już przepełnioną szkołę. I zamiast rozwiązać ten problem, to no, jest owszem szkoła, która działa na zasadach publicznej szkoły, prywatna, która do pewnego stopnia zagospodarowała część dzieci na tym terenie, choć nie w pełni.
to też warto powiedzieć. I zobaczymy, jak będzie z ilością miejsc w niej. Brakuje również oddziałów przedszkolnych. Więc ja nie rozumiem, jak to jest, że generuje się problem, którego rozwiązanie będzie wymagało wysokich środków finansowych, uzyskując tak niewiele, bo ta sprzedaż była bardzo, bo to nie był duży uzysk, ta sprzedaż tej nieruchomości. Mhm. Może myśli się w takiej krótkiej perspektywie do wyborów. Ale to jest kilka milionów złotych, więc to nie są pieniądze, które byłyby w stanie zaważyć na jakiejś inwestycji, ten wpływ do budżetu, zaważyć na jakiejś inwestycji, która by pozwoliła powiedzieć, że uzyskaliśmy nie wiadomo co. No właściwie to nie. Ja przyznam szczerze, nie rozumiem tego uporu w tej konkretnej sprawie. Niepotrzebna jest ta sprzedaż po prostu. No to z punktu widzenia budżetu miasta, który ma blisko 5 miliardów złotych, taką kwotą się 5 miliardów złotych już w tej chwili przekroczył w 2022 roku, się zamyka, to chyba nie zysk był tu najważniejszy, a raczej być może kwestia tego, żeby już zamknąć kwestię szkoły na Harcerskiej, bo tutaj od czasu reformy oświaty łącznie z kuratorium wszyscy twierdzili poza Urzędem Miasta, że ta szkoła jest po prostu potrzebna. A pani Agnieszko, a pani zdaniem, jaka była motywacja magistratu? Może pani ma jakąś tu intuicję? Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, po co, z jakiego powodu, w jakim celu to zrobiono. To znaczy powodów to można się domyślać i wystarczy tu porozmawiać z ludźmi na osiedlu na ten temat. Natomiast ja nie chcę snuć przypuszczeń. Muszę powiedzieć, że jeśli spojrzeć na to racjonalnie, to nie widzę uzasadnienia takiej decyzji. Ja może tylko dodam, że mi się wydaje, że to jest taka bez głębszej refleksji prowadzona polityka, w ogóle polityka w naszym mieście, ale taka też sprzedażowa, która sprowadza się do takiej pseudokolonizacji. Osiedla te nie w samym centrum położone. To są takie miejsca, z których można czerpać podatki, można czerpać opłaty za użytkowanie i w ogóle doić ile się da, czy też za sprzedaż tych nieruchomości, które tam jeszcze zostały, niewiele im dając w zamian, bo mamy wielki program pod tytułem Rewitalizacja Śródmieścia. I tam jakby lepiej wychodzą pani prezydent i radnym i urzędnikom z jej obozu selfiaczki niż na tle tak oczywistej rzeczy jak, nie wiem, szkoła. To jest moja refleksja już od dawna, że trwa taka nieprawidłowa i niesprawiedliwa polityka względem tych wielkich osiedli mieszkaniowych, PRL-owskich zwłaszcza. A to spytam pani Agnieszko, bo pojawia się w kontekście tej sprawy, tego protestu też takie sformułowanie, termin patodeweloperka, czyli że to, co tutaj proponuje deweloper i miasto, to jest jakąś patologią. Czy pani się z tym zgadza? Jeśli tak, to co tu jest patologią? Ja może odpowiem, nawiązując do tego, co pan radny powiedział o neokolonializmie. Ja mam wrażenie, że to jest fragment większego obrazu, mianowicie tego, że wielkie pieniądze i władza traktują ludzi jak ludy podbite. Państwa kolonialne traktowały tereny, które zagarnęli. Z nich chcieli wyciągnąć jak najwięcej, jak najmniej dając w zamian. Politycy chcą od nas głosów, pieniądze chcą się namnażać i dobro ludzi jest nieważne. Dobrem, które tutaj myśmy mieli i mamy jeszcze, jest pieniądze. Dla mnie najbardziej uderzające w dyskusjach różnych, zwłaszcza w takich dyskusjach ze zwolennikami tej zabudowy na Facebooku, było to, że kiedy myśmy pytali, dlaczego niszczycie nasze osiedle, odpowiedź była, bo jest bardzo atrakcyjne. To jest tak, jakby zapytać, dlaczego to niszczysz, bo to jest piękne.
Dlaczego to niszczysz? Bo to jest ładne, bo mi się to podoba. Nasze osiedle już nie będzie takie samo, jak było. Już nie będzie takim dobrym miejscem do mieszkania, jeżeli to osiedle tu powstanie. Dam przykład. Tam nie będzie drzew. Wytnie się te drzewa, które są. Kilkadziesiąt starych, nie starych, ale dojrzałych, pięknych drzew, dzięki którym tutaj jest dobre powietrze na tym osiedlu. Jednym ze sztandarowych haseł Urzędu Miasta jest Zielona Łódź. A tymczasem ludziom wycina się drzewa i będzie tutaj zabetonowane podwórze i ogrodzone. Na naszym osiedlu właściwie nie ma ogrodzonych miejsc, z wyjątkiem małych prywatnych domków i z wyjątkiem dwóch bloków, które powstały już po transformacji. A tutaj na środku będzie ogromna inwestycja ogrodzona. To jest ingerencja w tkankę społeczną, to jest uniemożliwienie dobrych relacji sąsiedzkich, to jest wdarcie się w tę społeczność, która tutaj od lat 60. powstawała i która jest bardzo specyficzna i unikalna. To jest potraktowanie nas jak ludu podbitego, któremu można zrobić, co się chce i któremu można zabrać to, co się chce i nie ponosić za to żadnych konsekwencji. Mi się wydaje, że to jest właśnie obraz tego, jak wygląda nasza kultura. Jeżeli ktoś ma władzę, jeżeli ktoś ma pieniądze, może innych traktować źle, może im to narzucać, może nie ponosić żadnych konsekwencji. To jest bardzo bolesne, bo myśmy się z tym właśnie zderzyli, jak ze ścianą, my protestujący, my mieszkańcy. I no cóż, tak nie powinno być. Tak nie powinno być, bo my nie po to staraliśmy się, żeby mieć wolny kraj i żeby być Europejczykami i żeby tak dużo z siebie dać w czasie transformacji i tak usilnie pracować, żeby traktowano nas w ten sposób. To jest ogromne, ogromne rozczarowanie. To jest, że tak powiem, rozczarowanie ogromne i niestety jest to część większej całości, dlatego że w bardzo wielu miejscach na świecie, w całej Europie właśnie, w tym kierunku to zmierza, że ci, którzy mają pieniądze, mogą innym narzucić wszystko i mogą im zrobić bardzo dużo złego, nie odpowiadając za to. Mhm. To ja spytam teraz, co się dzieje w tej chwili, bo protest zaczynał się, kiedy szkoła stała. Kolejne spotkania, dwa, były również w towarzystwie tej szkoły, w sensie, że ona jeszcze była. A w tej chwili jaka jest sytuacja? Pani Agnieszko? Sytuacja w tej chwili wygląda tak, że szkoła jest już prawie całkowicie wyburzona. Natomiast gruz nie jest jeszcze wywożony, ponieważ okazało się, że deweloper nie ma pozwolenia na użycie ulic w celu tego wywiezienia tego gruzu. W tej chwili jeszcze cały czas trwa korespondencja w tej sprawie między protestem a zarządem dróg i to jeszcze nie jest do końca załatwione, że tak powiem. To nie jest załatwione, bo ja występowałem z interpelacją w sprawie tej nieszczęsnej organizacji ruchu na Harcerskiej, bo tam się pojawiały i znikały znaki. Teraz można było wjechać, raz nie można było wjechać i w ogóle cyrk był ogólny. Mieszkańcy robili zdjęcia temu, co tam się dzieje i złożyłem tę interpelację 6 grudnia. Dostałem przedłużenie, czyli że urząd musi się zastanowić, co się tam w zasadzie dzieje jeszcze przed świętami. No i teraz czekam na tą ostateczną odpowiedź, co tam się dzieje, jak urząd ustali, czy prawidłowo jest to robione, czy też nie. Mhm. A co w tej chwili można jeszcze, czy co planują mieszkańcy, co można zrobić, co warto by było jeszcze zrobić w sprawie tego miejsca? Protest Harcerska przygotował listę postulatów, które zostały wręczone panu wiceprezydentowi Pustelnikowi na drugim spotkaniu z mieszkańcami.
I w liście tych postulatów między innymi jest zamiana działek, zaoferowanie deweloperowi innej działki zamiast za tę, rezygnacja z tej inwestycji. My tak naprawdę chcemy nadal prowadzić, pracować nad tym, żeby odstąpiono od tej inwestycji. Dlatego, że ona będzie, byłaby niszcząca dla tego miejsca i dla tej społeczności. No, szkoły już się nie odzyska, tej, która jest, ale chcielibyśmy, żeby deweloper dostał inną ziemię zamiast tej, a tutaj, żeby powstał nowoczesny kompleks, szkoła, przedszkole, świetlica środowiskowa, którą można by wynajmować na spotkania społeczne, zieleniec dla społeczności, w której można by spędzać czas z dziećmi i w której seniorzy też mogliby pobyć na świeżym powietrzu. I może jeszcze kilka innych miejsc, które są tu bardzo potrzebne, które służyłyby mieszkańcom i które służyłyby społeczności po prostu, które cementowałyby, wzmacniałyby więzi między ludźmi. To jest to, czego my byśmy chcieli dla tego miejsca. To jest to, czego my pragniemy. W postulatach było również kilka innych spraw, natomiast nie dostaliśmy na te postulaty żadnej odpowiedzi, mimo że zostały odczytane oficjalnie na oficjalnym spotkaniu. Pan pustelnik dostał je do rąk własnych. Prosiliśmy o to, żeby ustosunkował się do tych postulatów i mimo wielokrotnych przypomnień i ponagleń nie odpowiedział na nie w żaden sposób. A panie radny, pan myśli, że co tutaj jeszcze można zrobić z punktu widzenia mechaniki funkcjonowania Urzędu Miasta, Rady Miejskiej, no i w ogóle polityki w Łodzi? No tak, po pierwsze udało się wymusić na panu prezydencie rozważenie tego, czy tam jest potrzebna obok szkoła. Na razie twierdzi, że nie. Ale myślę, że teraz do tematu ewentualnych potrzeb oświatowych osiedla Doły łatwiej będzie wrócić w przyszłości. Mimo tego, że zniszczono tą szkołę i jej budynek. Po drugie, ja nie wierzę w to, żeby ta inwestycja w pełni została zahamowana. To już ta decyzja zapadła i skoro pan prezydent nie chce tego odkupić, to deweloper legalnie postawi tam jakieś budynki. Pytanie, jak one będą duże i czy on przyjmie te warunki, które miasto mu narzuciło, czy będzie się starał za pośrednictwem kolejnych odwołań je rozszerzyć. Ale trzeba wymusić na mieście, żeby zajęło się infrastrukturą na osiedlu tak, żeby tam się dało funkcjonować. Bo tam jest totalny układ drogowy na tak dużą ilość osób, które miałyby się wprowadzić. Padało obietnice, że będzie to poprawiane. Myślę, że mieszkańcy powinni, i tutaj już mówię o mieszkańcach ściśle tego terenu, między sobą ustalić takie rozwiązanie, które dla nich będzie najbardziej dogodne. Bo tych rozwiązań możliwych jest kilka, a pozostawienie tego tak, jak jest, wygodne pewnie dla Urzędu Miasta, no nie będzie właściwe dla, jakkolwiek by na to nie patrzeć, ani tych nowych mieszkańców, ani tych, którzy już mieszkają, bo to jest po prostu się skrajnie zapchane. No i trzeba dbać o to, żeby te obietnice, one są skromne i niewiele dające mieszkańcom, ale jednak, żeby zostały wykonane, a więc to, żeby te chodniki, na których miasto mówiło, że je zrobi po tej inwestycji, żeby ta zieleń, żeby się pojawiła, którą miasto też obiecywało, niezależnie od tego, jak bardzo jest to niewystarczające. Natomiast w to, że skoro nie chcą odkupić, to moim zdaniem było możliwe w tym przypadku, po prostu. Od dewelopera, to nie sądzę, żeby się udało zablokować tą inwestycję tak po prostu do zera.
No dobrze, to ostatni głos. Pani Agnieszko, dla tych, którzy, czego by pani sobie życzyła w tej chwili od słuchaczy, osób, które słuchają, które mogą się zaangażować jeszcze w tą sprawę, no, od tych osób, które jednak wierzą, że można jeszcze tutaj wywalczyć coś więcej niż to, co sobie myśli deweloper i Urząd Miasta? Tak jak pan powiedział na początku, to, że udało nam się sprawić, dopracować tego, że nie będą to wieżowce i to już jest jakiś sukces. Jeżeli nie uda nam się osiągnąć tego celu numer jeden, o którym mówiłam przed chwilą, to będziemy próbowali osiągnąć przynajmniej coś. I to przynajmniej coś to będzie uzgodnienie takiego rozkładu ulicy Harcerskiej, który byłby jak najmniej szkodliwy dla obecnych mieszkańców. Także toczą się na ten temat, toczy się wymiana pism, rozmowy się nie toczą, ponieważ Urząd Miasta uznał, że sprawa jest zamknięta i nie odpowiada nam właściwie. Na pisma, natomiast udaje nam się dotrzeć do tej sprawy od strony policji, od strony obserwacji ulic i informowania policji o tym, co się dzieje i próbujemy też doprowadzić do tego, żeby odbyły się konsultacje, ankieta wśród mieszkańców na temat mieszkańców tych, którzy mieszkają przy Harcerskiej, którzy mają tutaj najwięcej do powiedzenia w tej sprawie, jak ta ulica powinna wyglądać. Więc jeżeli ktoś z Państwa, którzy słuchają tego podcastu, ma pomysł, jak można by pomóc w tej sprawie, żeby ta ulica pozostała jak najcichsza, jak najspokojniejsza, to bardzo prosimy o kontakt z protestem Harcerska przez Facebook albo przez mail, który jest podany również na stronie facebookowej. Mieszkańcy, podkreślnik, Baluty, podkreślnik, Doły, to znaczy bez polskiego eł, @yahoo.com. Bardzo prosimy napisać do nas. Bardzo przydadzą się pomysły, energia, inicjatywa. Chciałam jeszcze dodać, że protest nie wygasa, że Urząd Miasta jest zasypywany listami, telefonami od mieszkańców, od Komitetu Obrony Osiedla Doły, który wyłonił się z protestu Harcerska i również od osób, które na własną rękę, z własnej inicjatywy alarmują, dociekają, śledzą BIP, informują się nawzajem o tym, co się dzieje, próbując ocalić jak najwięcej z tego, co cenimy tutaj w tym osiedlu. To przypomina mi się tutaj na koniec z pierwszego spotkania takie słowa, które mnie bardzo zelektryzowały, starszej pani, która jednej z mieszkanek, ja zacytuję, mieszkańcy tego osiedla są zdeterminowani i zrobią wszystko, łącznie ze stawianiem barykad. Ja mieszkam od 40 lat na rogu Brackiej i Harcerskiej. Pan nam tu mówi, że ulica zostanie poszerzona, ale jak, skoro tam nie ma miejsca? To były słowa mieszkanki do wiceprezydenta Pustelnika. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Zachęcam Państwa, tych, którzy chcą się włączyć w działania protestu Harcerska, do odwiedzenia grupy na Facebooku Protest Harcerska 8/10 nie dla zabudowy deweloperskiej terenu szkoły. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Agnieszka Michalak, jedna z mieszkanek osiedla Doły Marysińska. Pani Agnieszko, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Oraz pan Bartłomiej Dyba-Bojarski, radca prawny od 2014 roku, również radny miasta Łodzi. Dzień dobry, dziękuję panie Bartłomieju za rozmowę.
A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz się świadomość już w następnym tygodniu. A teraz mówię dobranoc, do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!